Łaskawy Ojcze i Panie, który mieszkasz w niebie wysoko, kolejnego wieczoru przychodzimy z radością przed Twój tron Majestatu Świętego, aby Ci Ojcze podziękować za ten kolejny dzień przeżyty pod Twoją opieką, że prowadziłeś każdego z nas i że znowu mogliśmy przybyć na to zebranie, na to spotkanie, gdzie będziemy słuchać Słowa Twego. Ojcze, tak bardzo Ci jesteśmy wdzięczni, że mamy tę możliwość, chociaż nie jesteśmy razem, ale widzimy się i cieszymy się tą obecnością każdego, który przybywa na to spotkanie. Chcemy prosić szczególnie o błogosławieństwo dla pastora Henryka, który będzie przekazywał Twoje słowo. Prosimy o Ducha Twego Świętego, aby był obecny wśród nas, aby to Słowo trafiło do naszych serc. Tak bardzo Cię, Panie, o to prosimy i jeszcze raz za wszystko dziękujemy w drogim, cudownym, świętym imieniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Chciałbym dzisiaj rozpocząć, tak jak ostatnio, kilkoma wspomnieniami historycznymi. W myśl tekstu biblijnego: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Otóż w październiku, w połowie października w Bostonie odbyło się pierwsze spotkanie tak zwanego ruchu adwentowego, a bardziej znane pod nazwą ruchu Millera. Była ta pierwsza konferencja ludzi wierzących, oczekujących powrotu Chrystusa. Było to w roku 1840. Ale dla przypomnienia, w 1883 roku zmarł w Europie pierwszy misjonarz, oficjalny misjonarz adwentowy Andrew. Również w październiku jest rocznica śmierci jednego z wybitniejszych przedstawicieli Kościoła, który pracował w Polsce, Teofila Teodora Babienki. On zmarł w Kalifornii, Saragota, w 1980 roku, a po powstaniu tak zwanego ruchu Kubego był 4 lata przewodniczącym polskiego Kościoła. Napisał też kilka interesujących książek na ten temat. Również w październiku w 1906 roku urodził się w Chęcinach koło Kielc Konstanty Bulli. Był wieloletnim pastorem, dyrektorem seminarium, pracownikiem naukowym na chacie. Również październik jest taką pamiątką w polskim kościele, bo właśnie w październiku 1893 roku dwaj adwentyści z Wołynia, Fendel i Słodziński, obaj byli stolarzami, w poszukiwaniu pracy przyjechali do Łodzi i zamieszkali u baptysty Lacha, który był pierwszym ochrzczonym adwentystą w Łodzi, i w jego domu odbywały się pierwsze nabożeństwa. A więc początek zboru czy działalności adwentowej w Łodzi przypada na rok 1893. Ale jako ciekawostkę podam również: w październiku 1899 roku Europę odwiedził pierwszy historyk adwentowy Norton Lowbury. I on odwiedził między innymi Szczecin, Gdańsk, Poznań, tam wygłaszał kazanie. To tyle ciekawostek historycznych. A teraz chciałbym przejść już do takiego krótkiego studium biblijnego. Gdy w poniedziałek dowiedziałem się, że otrzymałem przywilej prowadzenia nabożeństwa modlitewnego, wziąłem do ręki moją Biblię i zacząłem szukać tekstu, w którym znalazłbym natchnienie do dzisiejszego studium.
Mój wzrok padł na końcówkę listu apostoła Pawła do Koryntian. Tam znalazłem tekst, który chcę teraz przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, wiersz 13. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mocni, bądźcie mężni. Ale tym tekstem zakończyłem studium biblijne w poniedziałek. Ale ten tekst chciałbym przeczytać trochę inaczej. Przeczytać go jako osobiste przesłanie dla mnie. Czuwaj, trwaj w wierze, bądź mężny, bądź mocny. Podobna zachęta do odwagi w oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa i wytrwałości w wierze pojawia się pod koniec prawie wszystkich listów napisanych przez apostoła Pawła. Jego największą troską był wzrost Kościoła i gotowość naśladowców Chrystusa do chodzenia za Nim, chodzenia za swoim Panem. I o to, aby wszyscy mocno trwali w wierze. W czasie prześladowań Waldensów schwytano w górach młodego chłopca, któremu za przynależność do tego ruchu groziła kara śmierci. Inkwizytor, który przesłuchiwał tego chłopca, chciał namową, perswazją, a później groźbą odwieść chłopca od jego wiary i przekonań. Chłopiec słuchał uważnie, a potem podniósł leżący na ziemi kamień, wziął go do ręki i powiedział: Panie, tak jak nie można wycisnąć wody z tego kamienia, tak nie oderwiecie mnie od społeczności z Bogiem. Czuwaj, trwaj w wierze, bądź mocny. Mieszkam w rejonie Schwarzwaldu, czyli Black Forest. Leży to w południowo-zachodniej części Niemiec. I w tym rejonie, niedaleko nas, znajduje się miejscowość, która nazywa się Bad Tainach-Zaffelstein. Są to dwie części jednego miasta. Bad Tainach leży w dolinie i jest miastem uzdrowiskowym. Zaffelstein leży na górze i jego największą atrakcją jest średniowieczny zamek, a raczej ruiny średniowiecznego zamku. W tej miejscowości znajduje się również szkoła specjalna, do której chodziła również i nasza córka Agnieszka. I jadąc kiedyś do szkoły na spotkanie rodzicielskie, zauważyłem drogowskaz takim pięknym napisem: do domu na skalę. Zainteresowałem się tą piękną nazwą, jakby nie było biblijną nazwą. Okazało się, że tą nazwę nosi wybudowany w XIX wieku budynek, który używany jest jako dom wypoczynkowy niemieckiego towarzystwa biblijnego. Stojąc przed tym budynkiem, który nie tylko z nazwy, ale w rzeczywistości zbudowany jest na skalę, zadałem sobie pytanie: czy dom mojej wiary zbudowany został na mocnym fundamencie? Czy zbudowany został na skalę? Taka jest ciekawa historia związana z księciem Fryderykiem Wilhelmem, późniejszym królem pruskim, nazywanym Frycem. Gdy przybył do Berlina w roku 1839, przedstawiciele kościoła ewangelickiego, bo Berlin akurat był prawie w całości ewangelicki,
Przedstawiciele tego kościoła witali księcia. To jeden z pastorów wypowiedział takie ciekawe słowa. W tych ciężkich czasach, w których wiara ewangelicka atakowana jest ze wszystkich stron, nasza cała nadzieja spoczywa na pruskim domu królewskim. Przyszły król przerwał w tym momencie mówcy i stwierdził sucho: w takim wypadku ubolewam nad wami. Rzeczywiście, jeśli nasza cała nadzieja spoczywa na jakimś człowieku, to jesteśmy ludźmi pożałowania godni. Ale byłem kiedyś pod pomnikiem postawionym ku czci Knuta Rasmussena, tego badacza terenów podbiegunowych. Na cokole tego pomnika znajduje się taki piękny napis: pewność powołania przeprowadzi cię przez wszystkie trudności. Czuwaj, trwaj w wierze, bądź mocny. Myślę, że jeszcze jedną historię mógłbym tutaj przytoczyć. Otóż grupa ludzi zwiedzała starą mennicę. W czasie zwiedzania przewodnik poinformował, że roztopiony ołów, który jest częścią stopów monet, można bez żadnej szkody wylać na gołe dłonie, gdy są one zanurzone w zimnej wodzie. Roztopiony ołów i wiadro zimnej wody stało obok. Przewodnik zapytał więc najpierw panów, którzy byli w grupie, czy któryś z nich chciałby poddać się próbie. Wszyscy odpowiedzieli chórem: dziękujemy, wierzymy, że to prawda. Następnie przewodnik zwrócił się do pań. Jedna z nich była gotowa poddać się próbie. Zdjęła rękawiczki, które miała, zanurzyła dłonie w zimnej wodzie i przewodnik wylał gotujący się ołów na jej ręce. Następnie powiedział do zwiedzających: panowie byli przekonani, że to jest możliwe. Okazali więc wiarę podręcznikową, wyuczoną. Ale jedna z pań pokazała wiarę pełną zaufania. A jak to jest z moją wiarą, z naszą wiarą? Czy zbudowana została na mocnym fundamencie? Czy jest tylko wiarą podręcznikową, wyuczoną? Czy mógłbym powiedzieć tak, jak to brzmi napis na jednym z nagrobków, który znajduje się na cmentarzu w środkowej Anglii? Otóż myślę, że tam na tym nagrobku znajduje się najkrótsza biografia. Obok nazwiska i dat są wyryte dwa słowa: yes, Lord. Tak, Panie. Czy te słowa mogłyby być hasłem naszego życia? Ja pamiętam, gdy mieszkałem w Bielsku, to pod lasem, pod Szyndzielnią, znajduje się taki mały cmentarz, stary, nieużywany cmentarz. Zwiedzając ten cmentarz, zauważyłem na jednym z nagrobków napis, który mnie zainteresował. Otóż pod nazwiskiem pojawiły się trzy słowa: on kochał Jezusa. Czy o mnie, o moim życiu mógłby ktoś powiedzieć: tak, on kocha Jezusa? Czuwaj, trwaj w wierze,
bądź mężny i bądź mocny. Przypominam sobie również inne takie wycieczki, na której byłem. Było to latem 2001 roku, czyli już 20 lat temu. Postanowiłem zwiedzić, bo miałem urlop, niektóre zabytki związane z lutrem i reformacją. A takich miejsc jest na terenie Niemiec bardzo dużo. Jednym z takich miast jest Speyer. W polskiej literaturze używa się słowa Spira. Miasto leży nad Renem, w nadrenii Palatynacie. Zwiedzałem najpierw tą największą średniowieczną katedrę, która tam została wybudowana. A wybudowana została przez niemieckich cesarzy z dynastii salicyjskiej. Podziemia katedry, której początki sięgają IX wieku, znajduje się kamienna chrzcielnica, w której praktykowano chrzest przez zanurzenie. A w drugiej części podziemia znajdują się grobowce wszystkich cesarzy niemieckich z dynastii salicyjskiej. Jednym z nich jest znany nam z historii, szczególnie z walki z papiestwem, cesarz Henryk IV. Tam właśnie w tej katedrze jest pochowany. To właśnie Henryk IV musiał udać się do Canossy, gdzie czekał 3 dni na śniegu i mrozie na audiencję u papieża. Stojąc nad resztkami tego cesarza, zacząłem się modlić. Nie modliłem się o duszę cesarza, bo to nie ma żadnego sensu, ale modliłem się za mnie, za moją rodzinę, za mój zbór. Chciałem u Boga wyprosić tylko jedno: zwycięstwo nad trudnościami, pokusami i grzechem. Modliłem się o to, aby moje życie nie było pogonią za ziemskimi rzeczami, ale abym stał mocno w wierze, raz świętym podaną. A potem, gdy opuściłem katedrę, udałem się na poszukiwanie budynku, w którym obradował Sejm Rzeszy Niemieckiej, który zadecydował o dalszym losie reformacji. Wiedziałem, że budynek ten już nie istnieje, ale położony był blisko katedry. Wiedziałem, że na tym miejscu zbudowany jest inny budynek i na tym budynku umieszczona została tablica informująca o tym ważnym wydarzeniu. Na planie miasta odnalazłem ten budynek, ale nie mogłem odnaleźć tablicy. Otóż 25 kwietnia roku 1529, w czasie posiedzenia Sejmu Rzeszy Niemieckiej, uchwalono na żądanie cesarza Karola V uchwały skierowane przeciwko młodej reformacji. Jako wyraz protestu 6 książąt i przedstawiciele 19 miast opuściło salę obrad. Ten odważny gest nadał im nazwę protestanci. Nazwa protestanci później zaczęto nadawać wszystkim kościołom ewangelickim. Długo szukałem tej tablicy z napisem informującym o tym ważnym wydarzeniu, ale nie mogłem znaleźć. Myślałem już, że szukam w niewłaściwym miejscu. Wreszcie jakiś przechodzień zainteresował się, bo widział, że ja tak szukam koło tego budynku czegoś i zapytał mnie, czego szukam. Odpowiedziałem, że szukam tablicy informującej o powstaniu protestantyzmu. Zaczął mi pomagać w poszukiwaniach, bo wiedział, był mieszkańcem tego miasta, wiedział, że na ścianie tego budynku
znajduje się ta tablica. Ale cała ściana budynku zarośnięta była bluszczem. I dopiero ten przypadkowy przechodzień odnalazł tą tablicę. Podłamałem liście, uwolniłem tą tablicę, żeby była widoczna, zrobiłem kilka zdjęć. A potem ten człowiek powiedział ze smutkiem słowa, które utkwiły mi w pamięci. Ja jestem również ewangelikiem, ale my nie jesteśmy już protestantami. Długo myślałem o słowach tego ewangelika. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Marcin Luther. Człowiek jest wierzchowcem, albo będzie on przez Boga, albo przez szatana ujeżdżany. Właśnie tam, będąc w Spirze, kupiłem w księgarni taką małą książeczkę, historyjki arabskie. I w południe spożywałem posiłek, siadłem na murku koło katedry i zacząłem czytać i znalazłem tam pewną taką ciekawą historyjkę, którą teraz chciałbym opowiedzieć. Arabowie opowiadają bajkę o wielbłądzie, który pewnej chłodnej nocy wsadził nos do namiotu swego pana. Ponieważ właściciel namiotu nie reagował, wcisnął jedną nogę. Pan nadal nie reagował, a więc wcisnął połowę swego ciała. Znowu nie było żadnej reakcji, więc wszedł cały do namiotu. Wtedy dopiero Arab odezwał się i powiedział: dla nas dwóch ten namiot jest zbyt mały. Wówczas wielbłąd odpowiedział: jeśli sądzisz, że on jest zbyt mały dla nas obu, to bądź tak dobry i opuść ten namiot. Jak wygląda nasza wiara? Pozwalamy złemu, pozwalamy szatanowi wchodzić do naszego domu i zamieszkać w naszym domu? Jeden z luterańskich pastorów, Martin Gierkon, działał on w zagłębiu Rury pod koniec XIX wieku. Był głęboko wierzącym człowiekiem. Należał do ruchów pietystycznych. Nie posiadał zbyt wiele książek w swojej bibliotece, ale swoją Biblię znał prawie na pamięć. I swojej Biblii nanosił na marginesie różne uwagi i komentarze, które nasunęły mu się, gdy czytał swoją Biblię. Gdy po jego śmierci przeglądano jego Biblię, zauważono, że do tekstu pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdziału 5, wiersz 23, a ten tekst brzmi: a sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. To Gierkon w swojej Biblii do tego tekstu na marginesie napisał: nie tylko pomalowany. Albo cała dusza, duch i ciało, albo tylko jestem pomalowanym chrześcijaninem, wierzącym człowiekiem. Czuwaj, trwaj w wierze, bądź mocny, bądź silny, brzmią słowa, które napisał apostoł Paweł. Jeszcze jedna z historii, którą przeżyłem, zwiedzając miejsca związane z Lutrem. Było to przed kilku laty. Udałem się do Wormacji.
Chciałem zobaczyć ten budynek i to miejsce, w którym Luter 8 maja 1522 roku pełen odwagi powiedział, że nie odwoła swoich nauk. W przewodniku po mieście Wormacji przeczytałem, że pałac biskupi, w którym odbywało się to spotkanie, nie istnieje już, został zburzony przez Francuzów w XIX wieku. Ale na miejscu pałacu znajduje się mały park. I to miejsce, na którym stał Luter przed cesarzem, oznaczone jest kamienną płytą. Na płycie jest wygrawerowany napis. Tutaj stał przed cesarzem i Sejmem Marcin Luter 1521. Długo przyglądałem się tej kamiennej płycie i w pewnym momencie zapragnąłem stanąć w tym samym miejscu, w którym stał Marcin Luter. Wszedłem więc na tą płytę, ale po chwili opuściłem ją, bo zadałem sobie pytanie, czy stałbym tak mocno w wierze jak Luter, stojąc przed zwierzchnikami całego cesarstwa niemieckiego, przed cesarzem, biskupami, kardynałami i wyznać, tu stoję, Boże, pomóż mi wytrwać w moim przekonaniu? I stwierdziłem, że chyba nie miałbym tyle sił, co miał Luter. Dlatego nie wszedłem już drugi raz. A tak na marginesie mówiąc, dzisiaj już tam zrobiono inną płytę, ona wygląda całkowicie inaczej. Oprócz napisu postawiono jeszcze mosiężne buty na tej płycie. Być może wielu ludzi próbowało stanąć na tą płycie. Nie wiem, dlaczego zmieniono tą płytę, ale zmieniono. Ale wtedy również przypomniałem sobie te słowa, które ciągle teraz powtarzam, ale słowa, które chciałbym do siebie zastosować. Czuwaj, trwaj w wierze, bądź mocny, bądź mężny. Ale chciałbym przypomnieć jeszcze inną historię. Starzy warszawiacy znają to miejsce i może pamiętają. Lubiłem jako chłopak chodzić po Starówce i Placu Zamkowym. W tamtych latach w tym rejonie zachowana została jedyna ruina, otoczona dużym drewnianym płotem. Początkowo nie wiedziałem, co to za ruina, ale po pewnym czasie dowiedziałem się, są to ruiny Zamku Królewskiego. Jedyna ruina w tym rejonie, która została pozostawiona. Kiedyś, będąc na Placu Zamkowym, zacząłem rozglądać się za kolumną, tą starą kolumną Zygmunta, która uszkodzona została w czasie Powstania Warszawskiego i usunięta, a zrobiona nowa kolumna z granitu ze Szczelina. A stara była zrobiona z marmuru pochodzącego z okolic Chęcina. Oto chciałem zobaczyć tą starą kolumnę, zobaczyć, jak wygląda ten marmur, bo zwykle marmur kojarzy nam się z białym, a ten marmur kielecki jest bardziej czerwony, czerwonawy. I tak przyglądałem się tej starym kolumnom, bo one były wtedy, nie wiem gdzie teraz są, ale kiedyś były pod płotem otaczającym ruiny zamku. I gdy tak intensywnie przyglądałem się, szukałem tych miejsc uszkodzeń, podszedł do mnie jakiś pan. Okazało się, że jest
wartownikiem, strażnikiem tych ruin, żeby nikt tam tych starych cegieł nie wywoził albo nie szukał skarbów w tym starym zamku. I miałem okazję więc spytać go o coś. Otóż, gdy patrzałem na te ruiny, przez płot zaglądałem, to jeden fragment ściany był zachowany. Mały fragment ściany, podparty z obu stron belkami. Spytałem go, dlaczego nie pozwolono również i tej ścianie upaść, tylko podpiera się ją. I ten strażnik powiedział mi, wie pan, to jest pamiątka, bo ten fragment ściany z oknem jest miejscem, gdzie po I wojnie światowej zamieszkał Stefan Żeromski, ten ewangelicki pisarz. On nie pisał wiele na temat religii, ale w jego książkach można widzieć ten echo jego wiary i przekonań religijnych. Otóż jedynym fragmentem ocalałym po wysadzeniu w powietrzu, po upadku Powstania Warszawskiego, tym jedynym fragmentem Zamku Królewskiego było miejsce, gdzie mieszkał protestancki pisarz Stefan Żeromski. I tak zastanowiłem się, a może to był jakiś widoczny znak Boży, który chciał powiedzieć, wszystko w ruinie, a jedynie to miejsce, które zajmował człowiek wierzący, ocalało ze wszystkiego. Czuwaj, trwaj w wierze, bądź mocny. Na początku mojej pracy pastorskiej pracowałem również w Kielcach i okolicy. Skorzystałem więc z możliwości, pojechałem do Opatowa, aby zwiedzić kolegiatę. Bo niektórzy z was być może pamiętają z historii, której uczyliśmy się nawet w szkole podstawowej. Tam znajduje się pomnik renesansowy, tak zwany Lament Opatowski, grobowiec Krzysztofa Szydłowieckiego, kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Otóż chciałem zobaczyć, jak wygląda ten obieg, o którym uczyłem się na lekcji historii w szkole. A więc pojechałem, zobaczyłem, jak to wygląda. A przy okazji oczywiście parę informacji o mieście, o tych terenach. W jednym z opracowań historycznych przeczytałem, że Małopolska krótko po przyjęciu reformacji była w 90% ewangelicka. Chciałbym powtórzyć. 90% Małopolski było protestanckie, ewangelickie. O tym oczywiście nie mówi się, bo to jest trochę wstydliwe dla polskiej katolickiej. Ale ciekawostką z tego rejonu jest jeszcze jeden zamek, który znajduje się w pobliżu Opatowa, w Ujeździe. Otóż Krzysztof Opaliński, jeden z magnatów, potentatów polskich z tamtej epoki, postanowił wybudować w Ujeździe, to jest kilka kilometrów od Opatowa, zamek, twierdzę. Budowę rozpoczął w 1632 roku jako znak zwycięstwa nad reformacją. Budował go na planie podobnym do kształtów człowieka, rycerza. Jak gdyby symbolicznie chciał powiedzieć o ludzkim zwycięstwie nad reformacją, nad protestantami. Portal bramy wjazdowej ozdobiony był
symbolami krzyża i toporu. Krzyż dla katolików wierzących, topór dla heretyków protestantów. Opaliński był dumny z tego, że nie wziął do ręki żadnej protestanckiej książki. No, tak nawiasem mówiąc, Opaliński prawie w ogóle nie czytał w swoim życiu, albo niewiele czytał. Ale krótko później, 24 lata później, w roku 1656, Szwedzi zdobyli zamek i twierdzę. I Opaliński nigdy więcej nie zamieszkał w ujeździe. 24 lata cieszył się zwycięstwem nad reformacją. Z czasem zamek popadł w ruinę i dzisiaj jest tylko ruiną. Jedynie notatki z tamtych czasów, kroniki podają, jak wspaniałe uczty wydawał Opaliński w swoim pałacu w ujeździe na cześć zwycięstwa nad reformacją. Wydaje mi się, że ten zamek zwany Krzyżtopór od tych dwóch symboli znajdujących się na portalu bramy wjazdowej jest jakimś symbolem tego, jak Bóg czuwa nad swoim ludem, nad tymi, którzy trwają w wierze i trwają mocno w wierze. Myślę, że te ruiny są znakiem zwycięstwa Boga nad fałszywą religią, nad fałszem. A tak jeszcze jedna historyjka. Do odległej wiosce w zachodniej Afryce wysłano posłańców, aby dowiedzieć się o duchowym stanie mieszkańców wioski. Szybciej niż przypuszczano, posłańcy powrócili. Swoją opinię ujęli w krótkie sprawozdanie, które brzmiało: wszystko jest w porządku. Oni jeszcze śpiewają. Tak, myślę, że wierzący ludzie śpiewają. Śpiewają jako wyraz swojej wiary, mocy związania z Chrystusem. W starożytności albo ze starożytności jest przekazana pewna inna ciekawa historia. Pewnego dnia filozof grecki spotkał jakiegoś przechodnia, który znajdował się w drodze do Aten. Pielgrzym zapytał, jak daleko jest jeszcze do Aten? Uczony odpowiedział, idź dalej. Na ponowne pytanie otrzymał podobną odpowiedź. Idź dalej. Wędrowiec, rozczarowany z odpowiedzi, poszedł dalej. Po kilkunastu minutach myśliciel dogonił go i powiedział: masz jeszcze 3 godziny drogi. Na pytanie, dlaczego nie powiedział mu od razu, filozof odparł: musiałem zobaczyć najpierw, jak szybko idziesz. Myślę, że ta odpowiedź trafnie odpowiada sytuację, w której my znajdujemy się dzisiaj. My stoimy również przed różnymi problemami życia. Nie tylko związane z tym zarazą, która obecnie panuje na całym świecie, z przymusem, którym poddawani jesteśmy, aby się zaszczepić. Ale nasza wiara doświadczana jest każdego dnia. A myślę, że to, co dzisiaj przeżywamy, jest jakąś uwerturą, jakimś wstępem do tych doświadczeń, ciężkich doświadczeń, które przyjdą, o której Pan Jezus powiedział, że
Jeszcze nigdy nie było takich doświadczeń, takich trudności na ziemi, jak nadejdą w czasach końca. W związku z tym mogę zadać sobie tylko pytanie. Trwam mocno w wierze? Czuwam? Jestem mężny? Mam siły wystarczające do wytrwania? Jak szybko zmierzam do Królestwa Bożego? W Francji zachowała się pewna taka ciekawa historyjka związana z panowaniem francuskiego króla Henryka II. Henryk II jest rozwiązany z Polską, częściowo oczywiście, bo był ojcem Henryka Walezjusza, tego, który został wybrany na króla polskiego i po paru miesiącach uciekł z Polski, bo nie chciał mieć do czynienia nic z niedźwiedziami, jak sam powiedział. Otóż w okresie panowania Henryka II jedna z małych twierdz pogranicznych między Hiszpanią a Francją oblegana była przez francuskich żołnierzy. Przepraszam, przez hiszpańskich żołnierzy, bo to była twierdza francuska. Komendantem twierdzy był admirał Gaspard Coligny. To był ten admirał, który kilkanaście lat później zamordowany został w czasie tak zwanej Nocy Świętego Bartłomieja. Otóż w tym okresie był dowódcą tej twierdzy. W mieście panował już głód, choroby. Obrońcy zwątpili już w ocalenie i ratunek. O ich trudnej sytuacji wiedzieli również Hiszpanie, którzy do strzał wystrzeliwanych w kierunku miasta przywiązywali wstęgi z wezwaniem poddania się. Jedna z takich strzał spadła również w pobliżu komendanta twierdzy. Admirał Coligny, gdy przeczytał treść napisaną na wstędze, napisał na odwrocie dwa słowa. Przywiązał tą wstęgę do włóczni i własnoręcznie rzucił ją w kierunku obozu nieprzyjacielskiego. Te dwa słowa brzmiały: Regem habemus, to znaczy my mamy króla. Hiszpanie dowiedzieli się, że twierdza nie podda się i odstąpili od blężenia. Regem habemus. My mamy króla. To jest chyba hasło, które możemy przyjąć jako ludzie wierzący. Tak, my mamy króla. Ale czy czuwam? Czy trwam w wierze? Przypominam sobie pewną historię. Miałem wówczas chyba 10 lat, ale pamiętam kazanie, które wygłosił Emil Niedoba. Emil Niedoba miał zwyczaj posługiwania się różnymi przykładami. I pamiętam, w tym kazaniu wypowiedział pewien przykład z Anglii, który mnie bardzo poruszył. I pamiętam go do dzisiaj. Otóż opowiadał o Oliwierze Cromwellu, tym protektorze angielskim. Pewnego dnia protektor wydał wyrok śmierci na jednego ze swoich wrogów. Małżonka skazańca daremnie starała się ułagodzić Cromwella, ale nic nie osiągnęło. Wyrok miał być wykonany o godzinie 6 wieczorem. Dochodziła oznaczona godzina, na placu zebrał się lud, dostojnicy, również protektor, Cromwell siedział na swoim tronie i wszyscy oczekiwali w ciszy na dźwięk zegara. Ale spodziewane uderzenie mosiężnego dzwonu nie rozległo się.
Nikt nie wiedział, co się stało. Na polecenie protektora pobiegł jeden ze sług na wieżę zegarową, aby sprawdzić, co stało się. Wszyscy myśleli, że zegar się popsuł. Gdy ten sługa wszedł na wieżę, zobaczył, że żona skazanego resztką sił trzymała pokrwawionymi rękami żelazne serce dzwonu. Ciężki metal uderzał w ręce i ramiona kobiety. Mimo okropnego bólu, ale miłość do męża dawała jej siły do przezwyciężenia tego bólu. Została przyprowadzona do Cromwella, padła do jego nóg i wyciągając swoje zakrwawione ręce powiedziała: Panie, mój mąż jest wolny. Cromwell, wstrząśnięty miłością tej kobiety do swego męża, darował skazanemu życie. Myślę, że podobne słowa wypowiedział do nas Pan Jezus. Wyciągając swoje skrwawione ręce i ramiona w naszym kierunku, jesteś wolny. Uwolniłem cię od kary grzechu. Uwolniłem cię od śmierci. Jesteś wolny. Czy mogę więc teraz powiedzieć, zacytować te słowa apostoła Pawła jeszcze raz, ale nie czuwajcie, trwajcie, tylko czuwam, trwam w wierze, jestem mężny, jestem mocny. Chciałbym na końcu przeczytać dwa teksty z listu apostoła Pawła do Efezjan. Z rozdziału drugiego, wiersz 19 i 20. Tak więc, już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami wiary, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni. Amen.